Cześć, to Ania Wilkiewicz-Pawelec. Dzisiaj kilka słów na temat otyłości, czyli o okrągłych brzuszkach u facetów. Generalnie wyróżniamy dwa typy otyłości. Pierwszy z nich możemy porównać do gruszeczki i tak tyją panie. To znaczy, nam tłuszcz głównie odkłada się w pupci, w bioderkach oraz w udach. Natomiast panowie przypominają jabłuszka. Głównie tłuszcz osadza się w okrągłym, wydatnym brzuszku, do tego przytwierdzone są małe, chudziutkie nóżki. Oczywiście obydwa typy otyłości mogą występować naprzemiennie. To znaczy, są panowie, którzy mają budowę gruszeczki, ale są także panie, które mają okrągły, wydatny brzuszek i chudziutkie nóżki. Już w starożytnej Grecji otyłość była rozpoznawana jako choroba. A w latach 50. francuski lekarz Jean Vogue określił związek pomiędzy typem otyłości męskiej a ryzykiem zachorowania na choroby serca. W międzyczasie wyszło wiele prac. Pomierzono nas, poważono i okazało się, że u pań, u których obwód pasa wynosi powyżej 88 cm oraz u panów, u których pas wynosi powyżej 102 cm, u tych osób ryzyko zachorowania na choroby serca wzrasta dwukrotnie. Kilka lat temu w Wielkiej Brytanii wyszła bardzo interesująca praca na ponad 44 tysiącach ochotników. Okazało się, że u kobiet, które mają prawidłową masę ciała, natomiast obwód pasa powyżej 88 cm, u tych pań ryzyko zachorowania na choroby serca wzrasta trzykrotnie. Jak już wcześniej wspomniałam, w ten sposób tycia jest charakterystyczny dla facetów. Dlatego też oni są w grupie ryzyka zachorowania na choroby serca. Dzisiaj przy romantycznej kolacji nie pozostaje nam nic innego, jak wziąć centymetr i zmierzyć sobie obwód pasa. Ja to dzisiaj także wykonałam. Użyłam w tym celu tasiemki oraz miareczki, bo centymetra znaleźć oczywiście nie mogę. Mam pas poniżej 88 cm. Natomiast, drogie panie, jeżeli waszych chłopaków pasy są powyżej 102 cm, jutro rano na śniadanie, na obiad i na kolację pakujecie im jabłuszko, gruszeczkę i dwa listki sałatki. Jak już wcześniej, jak już wcześniej.